Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Omori. Moi drodzy, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Bysia, który ukrywa się w tym momencie tutaj. Czekajcie, oj, nie to chciałem kliknąć. Bysio, siema Bysio, Bysio już nic nie mówi. Bysio jest w tym momencie drzewem. A my, moi drodzy, idziemy do domu Bazila. Coś ze skrzynką? Ej, psst, hej, tak. Do was mówię. Co tam? Co chcesz, skrzynko? Omori, wydaje mi się, że ta skrzynka chce coś do nas powiedzieć. Może powinniśmy to sprawdzić? Sprawdźmy to. Czego chcesz, skrzynko? Tak, tak, witaj, szanowny kliencie. Witaj w moim sklepie. Okej, mamy sklep. Cuks przywraca 30 serc. Lepszy od soku pomarańczowego. Przywraca 25 soku. Dobra, lekko ranią wrogów i obniżają ich szybkość. I mamy jeszcze prezent. Nie to, czego sobie życzyłeś. Wywołuje złość u wroga lub przyjaciela. 100 mało, że aż to kosztuje. Posiadane 0. Wiecie co? Ja może sobie kupię takiego jednego cukierka, tak na wszelki wypadek. Sok jabłkowy. Statystycznie lepszy od soku pomarańczowego. Przywraca, ale czym jest? Jak przywraca 25 soku? Tego troszkę nie rozumiem. Dobra, jednego cuksa sobie kupiłem. Idziemy, widzowie, do domu Bazila w tym momencie. I nie wiem, gdzie iść. Dobra, stacja kolejowa. Dom Bazila, okej, dobra. Mamy nawet oznaczenie. A czy mogę na przykład udać się na tę stację kolejową? Tupy, tupy, tupu. Zaczekaj, Omori. Mieliśmy iść do mojego domu. Jest tu za ścieżką. Dobra, 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 Bazil. Właśnie skończyłam sadzić kiełki i chciałam je wszystkim pokazać. Chodźcie, są naprawdę słodkie. Dobrze, 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 Bazil. Idziemy. Czekajcie, Bazil czy Bazil? Bo czytałem komentarze, że chyba się to wymawia Bazil. Aż spojrzę. W ostatnim odcinku prosiłem, żeby napisać wymowę Bazil lub Bazil. Bazil. Idziemy do domu Bazila. Widzowie, tupu, 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 przed siebie, nie patrząc za siebie. Siema. Wow, co to za ohydny roślinny potwór? Zgniećmy go, a później ugotujmy i zjedzmy. Nie wiesz, Kel? To jest kiełkun. Kiełkuny są bardzo inteligentnymi stworzeniami, a ja je chciałem zjeść, ale kiedy się gubią, stają się groźne. Możemy je zjeść? Proszę, panie kiełkunie, przestań! Depczesz po kwiatach. Mogę go zjeść? Siema. Okej, dobra, mamy walkę, widzowie. Hiro, a ten kiełkun wygląda na złego. Tak jak my, kiełkuny także czują emocje. Skoro jest zły, ma wyższy atak. Ale spada jego obrona, więc to idealny czas, żeby zadać się o. Zdawaj, Omori, zrób to! Zabij go! Wy wszyscy go zabijcie! Dobra. Pociachany. Kel otrzymuje 5 obrażeń. Przykro mi, Kel. Dobra. Napieprzajcie. Ile on tam ma HP? Szkoda, że to się nie wyświetla przez cały czas. Ale zaraz... Okej, dobra. Padł. Mamy 22 punktów doświadczenia więcej. Omori ma drugi poziom. Supcio. I co dalej? A, większość kwiatów jest cała. Co za ulga. Hej, Omori. Co tam, Hiro? Skoro radzimy sobie już z walką, trzymaj dziennik, w którym możemy zapisywać informacje o różnych przeciwnikach, których spotkamy. Okej, dziękuję ci. Hiro dał ci książkę o wrogach. Proszę, jest teraz w twojej kieszeni, dziękuję. Możesz korzystać z niego dowoli, a my czasem też coś od siebie dorzucimy. Sprawdź dziennik, sięgając do kieszeni w menu gracza poprzez wciśnięcie X. Dobra, kieszeń. Ważne. O wrogach. Użyj. Dobra, mamy zagubionego kiełkuna. No i na razie jeszcze nic nie jest odkryte więcej. Okej. Lecimy, my się pisie. Co tutaj mamy? To są róże. Wiesz, z kim się mi kojarzą? Kojarzą mi się z Hiro. Zgadłeś, że o niego chodziło? Róże mogą mieć różne kolory i każdy z nich ma swoje własne przeznaczenie. Znaczenie. Znaczenie? Znaczenie chyba. Różowe róże symbolizują podziw. Pomarańczowe symbolizują pasję. Żółte symbolizują przyjaźń i tak bez końca. Hiro nie kojarzy mi się żadnym konkretnym kolorem. Wydaje mi się, że Hiro jest jak wszystkie róże. Jest wszechstronnie utalentowany i uwielbiany przez wszystkich.
Okej, okay. A Hiro nawet słowem się nie odezwał. Daleko ta twoja chata, mamy kolejnego kiełkuna, którego zaraz pożrę. Chodź tu, kiełkunie zły. Chodź tu. Mogę go pożreć? Dobrze. Okej, okay. O, rozumiem. Ten kiełkun jest szczęśliwy, co to oznacza? Ma szansę trafić w nasze czułe punkty i ciężej nas zranić. Dobra, czyli w momencie, kiedy jest taka żółta poświata, ma coś takiego. Ale to znaczy też, że ma większą szansę na pudło. Okej, okay. Czyli prawdopodobnie spudujemy choć raz. Dlaczego tam kelki... Co? Każdy spudłował? Nie. Jedna osoba trafiła. Druga osoba trafiła. Dobra, damy radę. Trzecia osoba trafiła. I co to był za mini kiełkunek tam? Dobra, atakujemy dalej. Jest już na hita. I zdobędziemy doświadczenie. To chyba teraz nasi towarzysze w tym momencie uzyskają nowy poziom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znajdzisko tofu. Chyba, że przy... Nie, przy kolejnym pewnie pojedynku. Napotkamy się na wielu przeciwników czujących emocje. Jeśli jeszcze nie wiesz, emocje decydują o sile ataku. Szczęście jest silniejsze niż złość. Złość jest silniejsza niż smutek. I smutek jest silniejszy niż szczęście. Szczęście jest silniejsze niż złość. Złość jest silniejsza niż smutek. Okej. Okay. Trzymaj, rozrysowałem ci, jak działają emocje. Nie jestem artystą, ale chyba będziesz wiedział, o co chodzi. Wsadzę ci ten schemat do kieszeni, żebyś mógł go sprawdzić później. Dobra, schemat emocji. Tak, chcę spojrzeć na to. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Taki rysunek z Bleachem. Z Bleachem, nie wiem, czy oglądaliście Bleacha, ale w momencie, kiedy Rukia pokazywała swoje rysunki i tłumaczyła różne rzeczy Ichigo, to właśnie... mniej więcej tak wyglądały te rysunki. Szczęście, szybkość, celność. Okej. Okay. Silne na złość. A, szczęście silne na złość. Złość silne na smutek. Smutek silne na szczęście. Okej. Dobra. Powiedzmy, że ogarniam. Ten kiełkun wydaje się trochę smutny. Na smutek była chyba złość. Widzicie, jak się skulił? To znaczy, że nie będzie ranić tak mocno jak zwykle. Będzie też tracił mniej serc, a więcej soku. To takie smutne. Zakończmy jego cierpienie. Walcz. Działaj. Wróg staje się smutny. To nie użyj. Tutaj nie mogę. No dobra, czyli po prostu będziemy atakować. Atakujcie. Atakujcie go mocno. Z całych sił. Misie pysie. Dobra. Kiełkun traci 2 soku. I prawdopodobnie jeszcze jedna tura będzie mi potrzebna, żeby... Wow, kurczę, aż pół HP mu zostało. Chyba, że... Nie no, smutkiem nie powinienem go atakować, jeśli jest smutny, nie? Dobra. Ogarnę ten kombat. Powoli, powoli. W swoim tempie ogarnę ten kombat, widzowie. Dobra, i padł. I chyba teraz powinni dostać właśnie drugie poziomy, a Omori to powolutku chyba zbliża się do trzeciego, nie? Omori? Nie, Omori jeszcze dużo, dużo mu zostało do trzeciego, no dobra. Czyli między drugim a trzecim jest dużo więcej do wbicia niż między pierwszym a drugim. Leci... Co ty tu robisz? Cześć wszystkim, przyszliście idealnie... Kurwa, teleportowałaś się czy z tymi wszystkimi rzeczami? Halo, byłaś za nami, jak jesteś przed nami? Usiądźcie i odpocznijcie sobie, wszystko jest już przygotowane, przyniosłam też owoce. No dobra, rozumiem, to jest pewnego rodzaju taki sejwik. Mamy, tak, smaczne owoce, więc sobie odzyskamy HP, oczywiście też zapiszę sobie. Dobra, mniam, mniam, mniam. Uhu, dzięki Mari, jesteś najlepsza. Oj, to nic takiego, po prostu staram się wami zajmować. No Mari, chciałbym być taki jak ty. Zawsze masz wszystko pod kontrolą. Wcale nie. Po prostu tak wydaje się z waszego punktu widzenia. Tak czy inaczej dla nas wszystko przychodzi ci z łatwością. Tak, zgadzam się. Mari jest pełna wdzięku bez najmniejszego wysiłku. O, nie mam racji o Mori? Masz, masz, oczywiście, że tak. W takim razie muszę w to troszkę uwierzyć, skoro wszyscy tak sądzicie. Dobra, idziemy, Bazyl. Mój dom jest dokładnie w tę stronę. Dobra, dobra, gotowi ruszyć? Oczywiście, że tak. Jeśli wy, to ja też. Do później, Mari. Siema, siema, siema. Dajcie mi znać, jeśli będziecie czegoś potrzebować. Do zobaczonka. Siemanko. Mimo wszystko z nią zagadam. Co my tutaj mamy?
piknik z przyjaciółmi. Co się wtedy stanie? A, po prostu piknikujemy sobie. Jest w ogóle tak piknikowo. Piknikujemy. Jest w ogóle takie słowo. Chodź, Omori, poczęstuj się owocami. Są zdrowe. No dobra, zapiszmy sobie w koszyczku. Cyk, cyk, cyk. I lecimy, widzowie, dalej. Czyli gdzieś tutaj już jest dom Bazyla. Moi drodzy, jestem dalej ciekaw, w jakim kierunku pójdzie ta gra. Na razie jest tak uroczo. Jest niepokojąco uroczo. Dobra, co to za wielki, gigantyczny kiełkun? Dobra, czyli walka z bossem, widzowie. Kiełkun wąsisty. Ten kiełkun jest wkurwiony, więc smutnym wierszem go potraktuję. Nie wiem, czy powinienem w ten sposób. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Chcę zobaczyć, co się wydarzy takiego. Jeśli masaż uspokaja przyjaciela lub wroga, przyjaciel odzyskuje. Nie, dobra, to ty po prostu zaatakujesz. Dobra, zobaczmy. Kel czuje złość. Zmieniły się trochę statusy, czyli. Dobra, czyli szczęśliwa, zły, smutny jest. Kurde, dalej troszeczkę z tym kombatem nie ogarniam. Wróg lub przyjaciel staje się smutny. Aha, bo ja to na... Na kogo ja tu użyłem? Kurwa! Użyłem tego na sobie! Przepraszam. Dobra, po prostu atakujmy. Nie, 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 nie! Co wy robicie? Atakujcie po prostu. Atakujcie, napieprzajcie go po prostu. Muszę parę kombatów stoczyć i to ogarnę. Spokojnie, widzowie. Kiełkosław się toczy i każdy otrzymał trochę obrażeń, ale nie jest tak źle. I co się stało? Ojej, ta walka jest całkiem ciężka. Nie no, damy radę, ale nie martwcie się, damy radę, jeśli połączymy siły. Co, w Megazorda się zamienimy? Chyba będę musiał nauczyć was co nieco współpracy. Spróbujmy jeszcze raz, Omori. Teraz na pewno się uda. Okej. Chcesz mi coś powiedzieć, przekazać? Zauważyłeś jakąś zmianę, Omori? Widzę jakiś pasek na dole. Powinien zobaczyć nowy pasek na dole. Widzę. To nasza wspólna energia, okej. Używając energii możemy wspólnie pokonać wroga. Zaatakuj, a się przekonasz. Okej, walcz, atakuj. No dobra, po prostu atakujemy. Atakuj. Okej, piu, jeju, nie było łatwo. Założyłeś, że nasza energia wzrosła, gdy zaatakował. Kiedy obrywamy, zyskujemy energię. To jak szansa na rewanż. No dobra, atakujemy dalej. Nie ma litości dla Mędzioka. Idealny czas, aby użyć naszego specjalnego ataku. Omori, po tym jak zaatakujesz, naciśnij dół, aby uwolnić energię. Dobra. Czyli, okej, dół. Uwolni energię. Nacisnąłem. Omori z przyjaciółmi łączą siły i zadają swój ostateczny cios. Napieprzajcie go! Walcie tego wielkiego kiełkuna, a później go zjemy. Ugotujemy i zjemy. Wielkiego kiełkuna. 300! Ej, dużo. 150 punktów doświadczenia, dobra, ej, zajebiście. Każdy wbija trzeci poziom. Ej, jak na razie gra mi się podoba, widzowie. No, a to już, kurde, 20 prawie minut odcinka. Przynajmniej tyle się nagrywa. Porada bitewna Hero numer 101. Jestem pewien, że im częściej będziemy razem walczyć, tym lepiej będziemy współpracować. Okej. Wow, w ogóle... Bazyl... Kurde, nie wiem, co o nim sądzić, biorąc pod uwagę, że nie współpracuje z nami, nie? Bo nie bije się podczas tych walk. Aj, to nic takiego, haha. Kasowałem typów większych niż ten tutaj. Za jakiś czas mógłbym nauczyć was kilku moich zdolności. Bazyl, wiem, że nie przepadasz za przemocą, ale mógłbyś nauczyć się samoobrony. Wiesz, tak naprawdę pracowałem nad książką o walkach. Myślę, że moglibyśmy ją kiedyś razem przeczytać. Na razie dam ją Omoriemu. Poradnik, dziękuję ci, dziękuję. Z upływem czasu będę aktualizować sekcję do bicia w poradniku, więc pamiętajcie, żeby czasem tam zerknąć. Okej, będę pamiętał. No
Tak, tutaj w momencie, kiedy zdobywamy więcej punktów doświadczenia, wbijamy poziom, uczymy się nowych zdolności, no to tutaj tak standardowo. Jeśli już nauczysz się nowej zdolności, nie zapomnij uzbroić się w nią. Okej, dobra, to jest akurat istotna informacja. Tak, tak, wiemy, możemy już iść do domu Bazyla. Tak, idziemy, idziemy. Dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Cierpliwość, Kel, idziemy do domu Bazyla. Jego dom jest butem. Okej. Okej. Ale uroczo tutaj. Ta woda i tak dalej. Dobra, idziemy, Bazyl. Co tam? Coś się stało? Co on robi? A, zdjęcie robi. Uśmiech, proszę. Wyszło trochę niewyraźnie. To nic. Nadaje mu to charakteru. Chyba nie macie nic przeciwko. Nie, nie, luzik. Oczywiście, że nie. Pokaż mi je. Jasne, pokaż, pokaż, pokaż. Co ty tam? Jak tam to zdjątko wygląda? Wyglądamy tak uroczo. No i jak wyszedłem? Pokaż. Pokaż, pokaż! No pokaż, pokaż. No. O, cześć, Omori. Też, no tak, tak, też po to przyszedłem. No trochę niewyraźnie, ale dalej mnie zastanawia, dlaczego jestem tak wyróżniający się na tle wszystkich postaci tutaj. Szkoda, że wyszło trochę rozmazane, ale mimo to wyglądacie ładnie. Powinienem dodać je do swojej kolekcji. Okej, czy możemy już iść do twojej chaty? Hura! Kolejne ujęcie do albumu. Suń się, Abri. Nic nie widzę. Ej, nie pchaj się. Już miałaś swoją kolej. Spadaj stąd, Kel. Chwileczkę, nie kłóćcie się. Teraz ja. Uspokójcie się, kurde, wszyscy. A, dość już. Zaraz mnie przewrócicie. No, ogarnijcie się wszyscy. Widzieli, zabiliście Bazyla. Bazyl, wstawaj. Ups. Bazyl, wstawaj! O matko, Bazyl! Przepraszam! No, mówiłem, żebyście przystali. Wszystko dobrze, Bazyl? Wpakowaliście się w niezłe tarapaty. Musicie nauczyć się współpracy. Przepraszam, Hiro. My nie chcieliśmy. Tylko nie mów, Mari, błagam. Spokojnie. Nie ma co się martwić. Wypadki się zdarzają. Dobra, a, bo on poupuszczał zdjęcia, okej. Proszę, żadne raczej nie jest zniszczone. Włóż mi je z powrotem do albumu. Dziękuję, Hiro. I Bazyl pobiegł do domu. Chodźmy najpierw do mnie. Nie zapomnijcie wytrzeć stóp przed wejściem. Okej. To idziemy. Tylko najpierw... Czy mogę tutaj coś przekminić? Nie wiem, czy w tej grze są jakieś kuferki z przedmiotami, czy coś. O, jakieś... Nie, dobra, tutaj nic takiego nie ma. No to idziemy po prostu do jego chaty. Okej, siema, Bazyl. Dużo kwiatków widzę. Nie wiem, pogadajmy. Album ze zdjęciami Bazyla. Jego najcenniejszy skarb. Dobra, pogadajmy po prostu z Bazylem. Gotowy ułożyć zdjęcia na miejsce Mori? Tak, 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 ułóżmy je. I zobaczmy, będziemy znowu oglądać album. Zacznijmy. Okej. Kurczę, nie do końca pamiętam kolejność wszystkich zdjęć. Nie bój nic, Bazyl. Omori ma świetną pamięć, więc na pewno bez problemu nam się uda. Okej. Dobra, to zdjęcie będzie ostatnim zdjęciem. Kurczę, wydaje mi się, że tak. Najpierw to. Chyba najpierw to będzie. Później będzie to. Tutaj. To będzie tutaj. A to jako ostatnie tutaj. Czy to o to chodziło? Dobrze pamiętałem? Powiedzcie. Proszę, uzupełnione jak nowe. No chyba tak, bo nikt nie zwrócił mi uwagi. Przepraszam za to wszystko, Bazyl. Ale Kel też jest winien. Obiecuję, że już nigdy nie będę zadzierać Zabri. Chyba, że ona zacznie. Nie martwcie się o to. Wiem, że chcieliście tylko poglądać mój album. Dziękuję, że pomogliście mi je pozbierać. Coś upadło, jakieś zdjątko. Mogę je zobaczyć, Mysiu Pysiu? Dziwne. To zdjęcie było chyba niedokładnie włożone. A pokaż, cóż to za zdjęcie. Co to jest? Czy to ja zrobiłem to zdjęcie? Jego twarz wskazuje, że to może być coś niepokojącego. Okej, pokaż. Wygląda tak... Znajomo. Nie. Jego twarz jest teraz... Co tu się odwala? Ej. Niemożliwe.
Co tam zobaczyłeś? Nari? Mari? O! Co tam się odjebało? Dlaczego jestem znowu w tej białej przestrzeni? Co się odwaliło? Patrzę na żarówkę. Dobra, nie. Dobra, olej żarówkę. Nie wiem, spójrzmy w komputer. W komputerze co mamy? Zacząłeś wpatrywać się w ekran? Nie. Otwórz swój dziennik. Nie, tutaj nic. Nie wiem, spróbuję wyjść. Chyba, że to twój szkicownik. O, zajrzmy do środka szkicownika. Czy coś nowego? Tego chyba nie było. To było, ale tego nie pamiętam. No dobra, spróbujmy wyjść stąd. Co? Jakaś łapa mnie goni, ściga. Dobra, chyba muszę iść przed siebie, nie patrząc za siebie. Albo i nie, koniecznie. Nie ma tu zbyt wiele rzeczy do roboty, racja. Pudełko chusteczek. Kurczę, nie wiem, spróbuję, nie wiem, w prawą stronę teraz pójść. Mamy znowu tę rękę. Chyba, że dam się zaraz złapać, chociaż mogę ją doprowadzić tutaj. Nie, dobra, olejmy tę rękę. Chyba, że muszę dać się złapać. Może dam się złapać, widzowie. Bo tak... Nie, nic to nie zmieniło. Nie mam troszeczkę pomysłu w tym momencie. Spróbuję dalej iść przed siebie, ale nie, to... W niczym mi nie pomaga. Chyba, że... Załóż... Kieszeń, może coś w kieszeni? Ważne. Nie, no tutaj nic takiego nie ma. Zdolności. A dźgni? Kogo dźgnąć? Czy to powinienem był wybrać? Zabiłem Omoriego! Przepraszam! Czy tak miałem zrobić? Spójrz na nas. Dobra, czy to jest Omori i chyba Bazyl? To wszystkie nasze wspólne wspomnienia. Jeśli nie Bazyl, to dajcie znać, kto to. Ale biorąc pod uwagę zdjęcia i tak dalej, to raczej Bazyl. Teraz są troszkę ponure. Ale powinniśmy być wdzięczni, że w ogóle miały miejsce. Zaczęło się robić tak... Mrocznie. Nie creepy, nie? Ale tak... Tak mrocznie. Stwórzmy razem nowe wspomnienia, dobrze? Co tam się wydarzyło i gdzie my w tym momencie się znajdujemy? Czy my jesteśmy wszyscy, nie wiem, martwi? Widzisz chłopca śpiącego w swoim pokoju. Jak brzmi jego imię? Uchała, dzień dobry, Uchała jestem. Nie będzie wsypsy, zwłaszcza, że na podstawie tego, co na razie widzę, to nie jest raczej gra, która jest ultra śmieszkowa i tak dalej. Tylko no, będzie to giereczka, w której trzeba będzie gdzieś tam się bardziej wczuć. Jego imię to Urhara. Tak, dzień dobry, Urhara jestem, siema. Co dalej? Omori? Na razie jestem mocno zagubiony. Czekajcie, to było snem? Poczta głosowa od mamy. Cześć Urhara, tu mamusia. Dalej jestem w mieście, ogarniam rzeczy do naszego nowego domu. Skończyłeś się już pakować? Dobra, czyli... Przeprowadzamy się w tym momencie. Firma od przeprowadzki przyjedzie do naszego domu już za parę dni, więc... zostawiłam listę rzeczy, które mógłbyś zrobić, nim przyjadą. Poza tym,
Przepraszam, mamusia zawaliła. Zapomniałam dać firmie elektrycznej, że potrzebujemy... Kurczę, nie zmieniłem głosu mamce. Zapomniałam dać znać firmie elektrycznej, że potrzebujemy jeszcze paru dni, zanim będziemy gotowi się przeprowadzić, więc dziś wieczorem mogą wysiąść światła. Tak czy inaczej, wiem, że przeprowadzka do nowego domu, do nowego miejsca może być trochę niepokojąca, ale myślę, że zmiana otoczenia dobrze zrobi nam obojgu. Wiem, że od dawna z nikim nie rozmawiałeś, ale możesz chcieć się pożegnać ze starymi przyjaciółmi, nim wyjedziemy. Kel mi się śnił. Czy to nie... Kurde, jestem pogubiony. Bardzo stara się z tobą skontaktować, od kiedy wystawiliśmy nasz dom na sprzedaż. Dzwoni do nas co tydzień od paru miesięcy. Wydaje się samotny. Może powinieneś go odwiedzić. Dobrze, to jak na razie wszystko. Mamusia cię kocha. Lofki, pa pa, kochanie. Dobrze, mamkę. Coś słyszałem, jesteś głodny. To mój brzuch słyszałem. Okej. No dobra, tutaj raczej nic. Stary komputer. To co to jest? Lista rzeczy do zrobienia od mamy. Nie chce ci się wypełniać żadnego z obowiązków, więc idziemy po prostu żreć. Okej, dosyć ciemno, niepokojąco. Co mamy tutaj? To pewnie będzie pokój mamki. Nie, to jest łazienka. Dobra. To jestem ja. Siema. Cześć Urhara, to notatka od mamusi. Pamiętaj, żeby codziennie myć zęby. Kocham cię, buziaczki. To w takim wypadku idziemy po prostu na dół. Na pewno chcesz zejść, albo jeszcze nie. Zobaczmy, co my tutaj takiego mamy. A, tu jeszcze jest jakiś pokój. Dobra, to jest pokój mamki. I tutaj, widzowie, mamy też koszyk. Nie. O, mieszkam sobie z niego skorzystać. I co tam na dole mamy? Co jest? Myślę, pysiu, kurde, bardzo ciemno jest. Jeszcze te światła tak mi padają na ekran, że... Dlaczego on nie chce zejść? Nie chcesz patrzeć w dół. To idź tyłem, idź przodem. Nie chcę. No idź, jest ci niedobrze, może sen pomoże. No dobra, myślałem, że głodny jesteś, no ale okej. To w takim wypadku chodźmy spać, bardzo wygodne łóżko. Tak, chodźmy spać. Czy mogłam jeszcze coś więcej zrobić, ale tam, no, nie, wstałem z powrotem, no jestem głodny. Okej, może na dół nie mogę. To mi się śni? Czy coś się odwala? Krwisto-czerwone światło wydobywa się z zewnątrz, dziwnie cię przyciąga. Czy pokoje... Nie, dobra, pokoje są zamknięte. Dobra, zaczyna się teraz robić creepy, widzowie. Pokój mamki też jest zamknięty. No nic, to spróbujmy teraz iść na dół. Jest jaśniej. Dlaczego te schody są takie długie? Chyba, że jako dzieciak po prostu widzi je bardzo wielkie. Dobra, idziemy, widzowie. I widzę ręce. Nie wiem, nie schodziłbym tam, mysiu pysiu. Czy ty, kurwa, masz kuchnię? Jak wysoko mieszkasz? W jakiejś wieży? Ręce do mnie szepczą. Mysiu pysiu, spieprzamy chyba do pokoju. Czy nie? Nie, dobra, widzę nóż. Okej. Dobra, nie ma tutaj tej opcji. Tutaj mamy dolary normalnie. Okej. Jestem ciekaw, co łączy jeden świat z drugim. Mamy tutaj też nóż. Dzieciaka prześladują jakieś koszmary. Może nie chce się wyprowadzić? Może... I jeszcze ten nóż? No, no jest to takie bardzo niepokojące. I ręka, która mnie w tym momencie goni. I która mnie zaraz dogoni. I już mnie dogoniła. Dlaczego te schody były takie długie? Co się wydarzyło? Przerażony jest Omori i walczy z jakimiś swoimi demonami. Uciekaj. Nie mogę uciekać. Znaczy, Urhara walczy. Coś cię ciachnęło, a ja bez skutku. Uciekać nie mogę, a działaj. Nie mam też żadnych działań, więc jedyne co mogę to atakować, ale... No, walka nam pokazuje to, że nie radzimy sobie z jakimiś własnymi demonami.
Urhara. Co? Atakuj, to coś. No ale tutaj no nie zadajemy mu w ogóle obrażeń. Uciekać dalej nie mogę. Tutaj działań dalej nie mogę też żadnych podjąć. Coś... No okej, znowu nie trafiłem. Weź głęboki wdech, nie bój się. To nie takie straszne, jak może się wydawać. Koncentrujesz się i przypominasz sobie, jak odzyskać spokój. Nie mogę dalej. Działa... Spokój, dobra. Próbujemy wdechami się uspokoić. Odzyskaliśmy parę serc. I co dalej? Te schody nie były takie długie. Jestem mega zdziwiony, widzowie. Dobra, tutaj coś jest. A, apteczka. Zdobyłeś apteczkę. No dobra. Czyli będziemy w dwóch światach jakby grać, biorąc pod uwagę, że i tu mamy dolary i ten... jakąś apteczkę i tak dalej. No dobra. Spora chata. Znajdźmy, widzowie, kuchnię. Mamy nóż. Ale najpierw chcę do lodówki. Zaglądasz do lodówki i znajdujesz zimny stek. Chcesz go wziąć? Tak, tak. Wziąłeś zimny stek. Zapewne powinieneś go podgrzać, zanim go zjesz. Dobra, nóż też podniosę. Podnosisz nóż do steków, okej. Czy mogę go... Albo nie, dobra, podgrzejmy po prostu stek. Zimnego steka do mikrofalówki. Myślałem, że będziesz go smażyć czy coś, no ale okej. Podgrzejmy go w mikrofali. Czemu by nie? I co dalej? Zdobyłeś steka z mikrofali? O tak, pyszny, dobrze wysmażony stek. Chciałbyś trochę zjeść? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że burczało ci w brzuszku. Dość mocno, dobra. Mamy ten stek, kurde, ale bym zjadł takiego steka, widzowie. Zjemy i prawdopodobnie od razu na górę spać, nie? Co tam się odwaliło w tym drugim świecie? W świecie, gdzie był Bazyl? Twojemu żołądkowi się to nie spodobało, dlaczego? Wow, 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 co mi się dzieje? Dlaczego mi się to nie spodobało? Halo? Chcę wyjaśnienie, dlaczego mi się to nie spodobało. Nie mam teraz do łazienki się udać, czy coś? No tutaj, tutaj nie. Czekajcie, bo tu są dwa jakby... A, dobra, bo można tędy i tędy wyjść, okej. Czyli teraz powinienem prawdopodobnie udać się... A tutaj? Nie, tutaj nie chcesz przejść, więc prawdopodobnie albo do pokoju, albo do łazienki. Pójdę najpierw do łazienki. Nie. Nie. Czy może chcesz, nie wiem... skorzystać z kibla. Okej, okay, tak mi się wydawało właśnie. I co teraz do łóżka? Dobra, jest lepiej. Zwymiotowałeś. Ktoś puka, spierdalam. Ja nie chcę. Bardzo wygodne łóżko. Tak, idę spać. Czy powinienem był otworzyć drzwi? A ja po prostu uciekłem. Dobra, jest ciemno. Dzieciak jest sam w mieszkaniu. Mamki nie ma. Tylko karteczki przeróżne. Ta biała przestrzeń. Na razie mam... Witaj w białej przestrzeni, ponownie. Na razie mam mnóstwo pytań, zero odpowiedzi. Mieszkasz tutaj, odkąd tylko pamiętasz. I co, z powrotem tutaj wracamy? Tak, z powrotem tutaj wróciliśmy, ale w tym momencie mamy już drzwi. Dobra, co chcesz zrobić? A nie mogę na razie nic zrobić, po prostu gapić się mogę na drzwi. Miał, czekasz aż coś się stanie. Czy analogicznie jak wcześniej muszę najpierw wziąć jakiś nóż czy coś? Dobra, tutaj mamy łapy. Więcej łap. Nie, tutaj nic. Okej, zobaczmy, czy coś się zmieniło. Więc podejdę do każdego z tych przedmiotów. Szkicownik, zajrzmy do środka. Zobaczmy, czy jakiś nowy rysunek. Nie. Chusteczki. Żarówka. Spójrzmy na nią, czy coś się w niej zmieniło. Nie, mam wrażenie, że wygląda tak samo jak poprzednio. Więc zobaczmy jeszcze laptop. Odpalmy laptopa. A w laptop... Okej,
Tego nie było. Wisielec. Zbierz znaki, by wypełnić luki. Błędne znaki pokażą się na prawo. W trawie niedaleko pieńka, na krańcu odosobnionej deski. Coś upadło w pobliżu? Nie wypełniłem tego wisielca? Nie zrozumiałem troszeczkę. Zobaczmy. O, tutaj coś jest. Znajdujesz mapę. Mamy chyba ten świat, biorąc pod uwagę te drzewa i tak dalej. Jakaś planeta. 0 na 26. A dobra, czyli będę zbierał po prostu jakieś litery właśnie do tego wisielca w tym świecie. Wciśnij W, żeby otworzyć mapę głębi. Dobra. Czy w takiej sytuacji mogę teraz wyjść? Podejrzewam, że teraz już tak. Spod białych drzwi wyjawia się... Dokładnie, teraz mogę wyjść stąd. Także lecimy. Są tutaj z powrotem. Tylko... To wygląda analogicznie jak w pierwszym odcinku, widzowie. Omori, całe szczęście, że jesteś. Widziałeś może Bazila? Nie możemy go nigdzie znaleźć. No to chodźmy go poszukać. Powinniśmy iść powiedzieć Maryi, że jesteś cały. Strasznie się martwiła. Co się wydarzyło w tej chacie Bazila? Dobra. Tutaj już nic takiego. Wychodzisz, Omori? Tu twoje dzisiaj... A, dziękuję za małż... 200 małży, kurde. Coraz wyższe to kieszonkowe. Dobra, znaki jaki... O! Mamy pierwszą literkę do... Wisielca. A. Okej. Okay. Pozostało 11 znaków. Dobra, a czy ja mogę generalnie w jakieś inne miejsca się udać? Chyba tak. Ale czy powinienem tam iść? Czy to jest dobry pomysł ogólnie tutaj iść? Pajęczyna. Nie, pajęczyna pewnie zastopuje mi tutaj drogę, nie? Boisz się pająków, dokładnie tak. No dobra, wracamy się i chodźmy po śladach. Nie ma co kombinować, bo prawdopodobnie te pozostałe drogi, w sumie jeszcze tylko jedna tam droga została na prawo, też mnie donikąd nie doprowadzi. Tylko będą to jakieś etapy, które później... A, po prawo, na prawo i na górę jeszcze mogę iść. Czyli prawdopodobnie dopiero później gdzieś tam odblokuję pozostałe ścieżki. Mamy Maryi. I znów ten plac zabaw. Wszyscy się tutaj bawią. Mamy znowu taką uroczą atmosferę. Omori, nic ci nie jest. No nie, nie, o. Oj, oj. Nie martw mnie tak. Gdzie jest Bazyl? Nie ma go z tobą, Omori. Co się wydarzyło w tej chacie? Nie, nie wydaje mi się. Ostatnie co pamiętam to układanie zdjęć z Bazylem w jego domu i później wszyscy się teleportowaliśmy, a ja trafiłem do innego świata. Prawdziwego chyba. A potem obudziłem się w pokoju sąsiada razem z Abri i Kielem. Pokoju sąsiada. A, czyli w tym pokoju, do którego ja idę po tej białej przestrzeni, tak? Przynajmniej znaleźliśmy ciebie, Omori. Znaczy, właściwie ja was. Mam nadzieję, że z Bazylem jest wszystko okej. Kto go broni, jeśli nie ma go z nami? Nie bądź takim smutasem, Abri. Na pewno go znajdziemy. Ma 100% rację, Kel. To właśnie w takich chwilach musimy myśleć pozytywnie. Okej. Okay. Może pójdźmy do domu Bazyla. Tak też zrobimy. Może jest tam coś, co ominęliśmy. Tak, trzymać, Hiro. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, to będę tu na was czekać. Okej, widzowie. Ale do domu Bazyla sprawdzić, co z nim dokładnie się wydarzyło. To pójdziemy w kolejnym odcineczku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcineczku z Omori. I mówię niebawem, bo jestem mega ciekaw, co tam się stało z Bazylem. Tymczasem trzymajcie się. Popatki.